Jeżeli chodzi o samo przygotowanie do odwiertów przez strop, pierwszym etapem, tak jak widać, jest dokładne rozmierzenie. Rozmierzenie wszystkich otworów. Jak widzimy, mamy zaznaczony środek otworu i brzegi wiertła, aby ułatwiło nam to montaż. Tutaj mamy zastosowaną specjalną kotwę. Jest to kotwa do wiertnicy, abyśmy mogli tą wiertnicę dosyć dokładnie i mocno zamontować, tak? Gdyż działają tutaj bardzo duże siły. Jeżeli chodzi o to, co trzymam w ręku, tutaj mamy kilka przyborów. To jest właśnie kotwa, specjalna kotwa do montażu. Tą kotwę po uprzednim wywierceniu otworu wbijamy, ale to nie jest wystarczające. Musimy użyć specjalnego pobijaka. Ten pobijak wysuwa nam w naszej tulejce tłoczek, który działa na zasadzie kołka, tak? Tutaj te części się rozpierają i bardzo mocno mocują w naszym stropie. Może zaprezentuję Państwu, jak taki pobijak wygląda. Zapraszam, pójdziemy sobie po młotek. Zapraszam tutaj. O, tutaj mamy nasz młotek i po uprzednim wbiciu samej kotwy musimy pobijak zamontować i kilka razy wykonać dynamiczne ruchy pobijania. W tym momencie tłoczek w naszej tulejce się wysunął i teraz sama tulejka siedzi bardzo sztywno w stropie. Kolejnym elementem jest śruba. Śruba ze specjalną nakrętką do mocowania wiertnicy. To oczywiście zaprezentujemy w kolejnym filmie. Po montażu tulejki kolejnym etapem jest wkręcenie, oczywiście od tej strony wzięłem odpowiedni gwint, wkręcenie naszej śruby w tulejkę. Nie musi to być jakoś bardzo mocno, gdyż podczas nakręcenia nakrętki to połączenie nam się zdecydowanie umocni. Zapraszam za chwilę do kolejnego filmu.